Jesteśmy w Gdyni na hali lekkoatletycznej. Za chwilę odbędą się tutaj zajęcia jogi. Są to darmowe zajęcia dla mieszkańców Trójmiasta. Byliśmy ogromnie zaskoczeni entuzjazmem, ile osób się pojawiło na tych zajęciach. Jest nas za każdym razem ponad 100 osób. Joga nie jest sportem, więc nie ma żadnego elementu konkurencji. Przymykamy oczy, nie porównujemy się do nikogo, wsłuchujemy się w siebie, wyciszamy się, ćwiczymy tak jak możemy. Od jogi dostaniesz to, po co tu przyszedłeś. Jeżeli nastawiasz się na zdrowe, elastyczne ciało, dostaniesz to z całą pewnością praktykując, ale dostaniesz też wielki bonus, bo przy okazji uspokoi się twój umysł, wyciszysz się, będziesz radośniejszy, poczujesz się lepiej, będziesz też zdrowszy. Po pierwszych zajęciach stwierdziłam, że to jest coś dla mnie, ponieważ jest to bardzo relaksujące, pomimo że jest to pewien wysiłek fizyczny, to daje tyle spokoju i odpoczynku, że stąd się wychodzi po prostu uśmiechniętym. Przede wszystkim poprawia się elastyczność. W początku przychodzi bardzo dużo ludzi, to świadczy o wysokim poziomie. Chodzę od samego początku, byłam na wszystkich zajęciach, jestem zachwycona. Są poruszane takie partie mięśni, o których nie myślałam, że je posiadam. Joga jest dla wszystkich. Niezależnie od twojej kondycji możesz dołączyć do zajęć jogi. Przynieś ze sobą matę od jogi, przyjdź w wygodnym stroju i co bardzo ważne, proszę nie jeść dużego posiłku, przynajmniej 2 godziny przed zajęciami. To są w zasadzie jedyne wymagania.